Dzień dobry, nazywam się Danka Zdrojewska, jestem mieszkanką Chełmży. Tu mieszkam, tu pracuję w organizacjach pozarządowych oraz jestem radną tego miasta. Projekt 440 km po zmianę polega na tym, że maszerujemy brzegiem polskiego wybrzeża 440 km od Świnoujścia do Piasków. Pomysłodawczynią tego projektu jest Sylwia Niko-Biernacka, prezeska Fundacji Machina Fotografika. O co nam chodzi w tym projekcie? Przede wszystkim o to, ażeby wszystkie osoby, zwłaszcza te, które mają problemy z poruszaniem się, te, które jeżdżą na wózkach, te, które mają jakąkolwiek niepełnosprawność, mają problemy ruchowe, mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem, ale również osoby starsze i mamy z wózkami, czy tatusiowie z wózkami, mogli bez problemu dostać się nad brzeg polskiego morza i zanurzyć się w jego falach. O tym trzeba rozmawiać z samorządami, z mieszkańcami, a zwłaszcza z osobami, które mają trudności z dojściem do morza. Ich rekomendacje są najważniejsze. Sylwię Niko-Biernacką poznałam na Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Łączą nas wspólne wartości i empatia dla osób, które są w trudnej sytuacji. Sylwia wędruje brzegiem morza już 7 raz. Przyłączyłam się do niej po raz pierwszy w roku 2014. Projekt 440 km po zmianę to nie tylko dostępność do plaż, to też budowanie świadomości wśród mieszkańców, wspieranie kobiet z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia i również pozyskiwanie sponsorów celem uzyskania sprzętu, który umożliwi im wyjście z domu. Dzięki temu, że maszerujemy brzegiem morza, mieszkanka Chełmży, Agnieszka Kiełkowska, otrzyma w tym roku wózek z napędem elektrycznym firmy Sunrise Medical. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w małych miejscowościach jest o wiele trudniejsza niż w dużych ośrodkach. W Chełmży instytucje praktycznie nie mają wejść ani urządzeń, które umożliwiałyby osobom z niepełnosprawnościami wejście do nich. Działa w naszym mieście stowarzyszenie Pomocna Dłoń, które bardzo dba o swoich podopiecznych. Jednakże, gdy wyjeżdżają z wózkami ze swoimi podopiecznymi, to okazuje się, że jest to wielkie wyzwanie. Mają 7 osób na wózkach. Problemem jest wzajemne wsparcie osób z takimi samymi skorzeniami. Bardzo często brakuje kontaktu z drugim człowiekiem. Łatwiej o wolontariuszy w ośrodkach akademickich, gdzie jest dużo młodych osób, które mieszkają na przykład w akademiku i zarażają się wolontariatem. Warto to jednak zmienić, ponieważ w Chełmży osoby z niepełnosprawnościami chciałyby się zaangażować w życie zawodowe i życie społeczne, a nie zawsze mają ku temu przestrzeń. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do życia publicznego to nic nadzwyczajnego. To po prostu wymóg cywilizacyjny, a empatia świadczy o dojrzałości społeczeństwa. Zdiagnozowano, że jesteś chora na stwardnienie rozsiane i to trochę skomplikowało twoje życie. Chciałam ciebie zapytać, jak posiadanie wózka z napędem elektrycznym wpłynie na twoją codzienność? Choroba postępuje. Posiadanie wózka sprawi, że będę mogła uczestniczyć w życiu społecznym. Pozwoli mi to wychodzić na zewnątrz i swobodnie się przemieszczać. Co jeszcze tobie da udział w projekcie 440 km po zmianę? Dzięki temu projektowi poznam nowe osoby, chore na tą samą chorobę, co ja. Bardzo się ucieszyłam, że dzięki tej akcji będę miała wózek. Chciałabym mieszkać w miejscu przyjaznym wszystkim, a nie tylko zdrowym, silnym i bogatym.